Cześć wszystkim. Jesteśmy dzisiaj w Małopolsce, a dokładnie w Czchowie. Chcieliśmy Was zabrać na jedną z naszych inwestycji i udowodnić, że w Timber Moon nie ma lipy. Cześć, jestem Sara, mam 26 lat i aktualnie mieszkam w drewnianym domku Timber Moon. Przez ostatnie lata mieszkałam w Warszawie. No, stolica jest dość głośna, jest tłoczna, jest też piękna, ale z czasem zrozumiałam, że to nie ten zgiełk jest mi potrzebny do życia, tylko właśnie cisza i spokój. Jak widzicie, miejsce malownicze na wzgórzu. Jakiś czas temu inwestor wymarzył sobie, że wybuduje tutaj dom. No i spotkało go nie lada wyzwanie. Tak naprawdę tutaj była bardzo duża skarpa, więc pierwsze co trzeba było zrobić, to nawieźć bardzo dużo materiału, wykonać fundamenty. Fundamenty wykonywaliśmy my. Było to bardzo trudne, ponieważ jak widzicie, jest tutaj ogromna półka. Musieliśmy wykonać ogromny nasyp, bardzo duże wzmocnienie tych fundamentów. Natomiast oczywiście wywiązaliśmy się z tego tak, jak to powinno być. Nazywam się Piotr Chochu i zapraszam Was do obejrzenia naszej inwestycji z bliska. Na tej inwestycji standardowo wykonaliśmy naszą elewację modrzewiową, rąb duo na piórowpust. Dodatkowo wykonaliśmy obróbki blacharskie na ściance kolankowej, okapnik, kwadratowe orynowania i obróbki blacharskie na fundamencie. Standardowo fundament jest wypuszczony 20 cm ponad powierzchnię gruntu. Natomiast w tym miejscu, tak jak widzicie, urok inwestycji nie tworzy tylko dom, ale również jego otoczenie. Inwestor bardzo mocno doinwestował, zadbał o to, żeby ten teren wyglądał bardzo ładnie. Z rozmów z nim wiem, że nawieziono tutaj około 700 ton kamienia. Tego białego, tego kamienia ozdobnego na skarpach, kamienia, który utwardza wjazd, więc było to nie lada wyzwanie, natomiast efekt jest naprawdę piorunujący. W naszym odczuciu wygląda to dużo, dużo lepiej niż brukowane, betonowe podwórza. Często pewnie zastanawiacie się, jak z solidnością domu drewnianego. U nas wygląda to tak, że bardzo przykładamy się do jakości wykonania, do odpowiedzialności, jaką mamy na sobie, budując taki budynek. I w praktyce wygląda to tak, że przed rozpoczęciem prac wykonujemy badania geologiczne. Na podstawie badań geologicznych nasz konstruktor ocenia, jaka powinna być płyta fundamentowa. Tak również wydarzyło się tutaj. Następnie konstruktor oblicza, na ile powinna być wzmocniona ściana względem położenia takiego domu, względem sytuacji, które mogą napotkać taki dom w czasie jego użytkowania. I tak wydarzyło się ostatnio. Mieliśmy bardzo ważny sprawdzian, który mam nadzieję już więcej się nie powtórzy. Wspomniałem na początku, że z Timber Moon nie ma lipy. Jak widzieliście, kadr, który ujmował drzewo, była to 50-letnia lipa, która została powalona przez trąbę powietrzną. Kilka dni temu przeszła tędy trąba powietrzna, która przewróciła kilka domów, pozrywała dachy i przeszła również dotykając naszego budynku. Huragan był tak wielki, że jego sąsiad, który mieszka w domu niżej, nie widział tego budynku i na prośbę naszego inwestora nie mógł mu nawet potwierdzić, czy dom jeszcze stoi. Była taka wielka zamieć. Natomiast wtedy, kiedy kurz opadł, okazało się, że dom jest nienaruszony. To nie jest przypadek, dlatego że byliśmy na to przygotowani. Oczywiście miejmy nadzieję, że to już ostatni test tego typu dla właścicieli. Natomiast jak widzicie, nasza konstrukcja jest bardzo, bardzo solidna. Na wejściu wykonaliśmy ganek modrzewiowy z podpitką modrzewiową, orynowanie również kwadratowe, obróbki blacharskie analogiczne jak na dachu. Kąt dachu jest standardowo 40 stopni. Pokrycie dachu jest wykonane z blachy na rąbek. Ten dach świetnie nadaje się do instalacji fotowoltaicznej. Akurat w tym wypadku inwestor jeszcze nie zdecydował się na montaż takowej instalacji, natomiast ta połać dachu jest bardzo przyjazna, dlatego że nie ma okien dachowych. Usytuowanie budynku powoduje maksymalne wykorzystanie słońca. Budynek został wybudowany na płycie fundamentowej o powierzchni 35 m kwadratowych, natomiast całkowita powierzchnia domu jest to 47 m. Natomiast model Timber Moon 54 możemy rozbudować aż do 54 m kwadratowych, czyli gdybyśmy zabudowali u góry strop, podzielili na dwa pokoje, mamy wtedy 54 m kwadratowe powierzchni podłóg. Wysokość budynku od poziomu 0 jest to 7,3 metra, czyli bardzo wysoki. Na piętrze do kalenicy mamy 3,5 metra, czyli piętro jest u nas piętrem.
Na samym dachu zainstalowany jest kominek wentylacyjny do kanalizacji, a na ścianie kolankowej widzicie rekuperację, zewnętrzną część rekuperatora, która służy wymianie powietrza. Często w miejscowościach górskich instalujemy śniegołapy. Blacha na rąbek jest też bardzo dobra do instalacji śniegołapów w systemie montażu do właśnie rąbka, czyli nie uszkadzamy połaci dachu, montujemy śniegołapy mocując się do właśnie rąbka blachy. Instalujemy również instalacje odgromowe na naszych budynkach, natomiast w tym wypadku inwestor jeszcze nie zdecydował się na instalację, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać ją w innym terminie. Docelowo ten domek miał być jedynie taką naszą bazą wypadową na weekendowy odpoczynek, no to tutaj cała konstrukcja, termoizolacja i te wszystkie rozwiązania pozwoliły nam zrobić z tego domku też taki dom na co dzień. Okej, więc jeżeli marzycie o takim budynku, takim lub większym, wejdźcie na naszą stronę internetową, tam mamy cały przekrój modeli, bardzo czytelną ofertę do pobrania. Jeżeli będziecie potrzebować czegokolwiek do wyjaśnienia, dzwońcie do nas, przyjedźcie do nas do Brzezia, zobaczycie nasze budynki pokazowe. Mamy tam centralę, mamy biuro, mamy 3 budynki pokazowe, 4 budynek bardzo blisko naszej centrali, naszej firmy, więc jesteście w stanie zobaczyć te budynki z bliska, wewnątrz, z zewnątrz, jak wyglądają, poczuć, czy to ten budynek jest właśnie tym, który potrzebujecie. Następnie możemy wykonać za Was całą pracę, mianowicie zorganizować finansowanie, pomagamy w tej kwestii, pomagamy Wam i załatwiamy za Was proces. W naszym biurze pracują architekci, którzy wykonują za naszych klientów całą pracę, jeżeli chodzi o przeprocesowanie, o kwestie prawnoformalne. Domyślam się, z czym może się kojarzyć nieruchomość, budowa, przeprowadzka, remonty. Tutaj absolutnie wszystko przeszło bardzo komfortowo, bardzo szybko i to, co my sobie bardzo cenimy, to właśnie ta cała więź, która się między nami wytworzyła, ten stały kontakt, doradztwo, to, że gdzieś tam ta działka była dopilnowana przez okres tej budowy, więc tak naprawdę poczuliśmy się bardzo zaopiekowani i wydaje mi się, że to jest ten ważny aspekt na pewno przy inwestycji. Doprowadzimy ten budynek tak naprawdę do momentu możliwości wybudowania. Kolejna rzecz, wykonujemy płyty fundamentowe, czyli o ten etap też nie musicie się martwić. Po płytach fundamentowych wykonujemy budowę stanów deweloperskich, a jeżeli chcecie, możemy taki budynek nawet wykończyć. Więc tak naprawdę, jeżeli marzycie o budynku na już, bez żadnego zaangażowania, bez większego zaangażowania, to tak naprawdę jesteśmy dla Was idealnym rozwiązaniem. 3 lata temu to my byliśmy po tej stronie, która zastanawiała się, czy warto. No i teraz po 3 latach możemy śmiało stwierdzić, że drewniany dom to była nasza najlepsza inwestycja, szczególnie w tej współpracy z Timbermoon, która przeszła naprawdę komfortowo i sprawiła, że cały ten etap budowy, wyboru nie był dla nas w ogóle stresujący. Jeśli chodzi o pytanie, czy drugi raz zdecydowalibyśmy się na zakupienie domu Timbermoon, zdecydowanie tak. I z uwagi na to właśnie, jak wyglądały rozmowy, jak wyglądało przeprowadzenie przez cały proces, jak wyglądał odbiór, no i samo życie tutaj. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to jest nam naprawdę niezmiernie miło. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, bo tylko dzięki temu nie ominie Was żaden film, a w każdą niedzielę publikujemy nagranie z nowej inwestycji. Dawajcie również komentarze pod filmem, bo być może jest coś, czego nie powiedzieliśmy dzisiaj, a jest dla Was bardzo istotne. Także śmiało piszcie, na jakiekolwiek pytania chętnie odpowiemy, a jeżeli będzie duże zainteresowanie pod jakimś pytaniem, to odniesiemy się do tego w następnym odcinku. Dajcie nam również lajka pod tym nagraniem, oczywiście tylko jeżeli Wam się podobało. Natomiast pamiętajcie o tym, że jesteśmy też na mediach społecznościowych. Czekamy na Was na Facebooku, Instagramie, TikToku, na Pinterestie, na LinkedInie, więc wszędzie, gdzie tylko poruszacie się na co dzień, my tam jesteśmy. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Was do kolejnego filmu Timbermoon. Spełniamy Wasze marzenia.